Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. O zwiększenie ilości połączeń komunikacji miejskiej dla mieszkańców zamieszkujących wzdłuż ulicy Pileckiego zwrócił się do prezydenta Suwałk radny Sylwester Cimochowski z klubu Suwałki Przyszłości. Jak poinformował, położone tu osiedla mieszkaniowe Falka, Chopina Park i Piano Park to setki rodzin, które są pozbawione możliwości sprawnego korzystania z komunikacji miejskiej. W tym rejonie pojawiały się tylko autobusy linii 11, która nie w pełni odpowiada potrzebom mieszkańców. Ta część miasta mocno się w ostatnim czasie rozwinęła, a stało się to po zbudowaniu drogi łączącej ulicę Pułaskiego z Kameną. Zdaniem radnego, rozwój tej części miasta nie przełożył się na rozwój komunikacji miejskiej. Nie każda rodzina dysponuje samochodem, a w tej części miasta nie ma zaplecza medycznego, sklepowego, usługowego, co również bez możliwości regularnych kursów autobusowych stwarza problemy i utrudnia codzienne życie, szczególnie dzieciom i osobom starszym. Interpelacja okazała się skuteczna. Odpowiedzialny za miejską komunikację zastępca prezydenta Grzegorz Krysa dość szybko odniósł się do spostrzeżeń radnego. 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana na trasie linii nr 2 poprzez włączenie ulic Chopina i Pileckiego. Linia ta funkcjonuje we wszystkie dni tygodnia z następującą liczbą kursów. 20 kursów w dni robocze, 18 w soboty, 6 w niedzielę i święta. Mieszkańcy tej części miasta, mający do tej pory zaledwie 11 połączeń i to tylko jedną linią, 11, od nowego roku będą mogli korzystać z ponad 30 kursów. Jeździć tędy będzie i 11, i 2. Kolejnych zmian, na lepsze, można się spodziewać również w przyszłości i to dość określonej. Grzegorz Krysa zapowiada, że nastąpią po zakończeniu budowy trasy wschodniej.